Jest to naprawdę dla mnie niesamowite, że w tej chwili widzimy się 106 raz na tym kanale, bo to jest film numer 106. Za tą liczbą kryje się mnóstwo doświadczenia i mnóstwo historii, ponieważ ten kanał prowadzę już tak naprawdę blisko 10 lat. I te 100 filmów temu byłem zupełnie innym człowiekiem. Nie chciałbym, żeby to brzmiało zbyt pretensjonalnie, ale naprawdę widzę różnicę. Przywilej prowadzenia tego typu działalności polega na tym, że no, ponieważ nagrywasz się i widzisz, jak się zachowujesz, to możesz cofnąć się do tych starych materiałów i po prostu prześledzić swój rozwój. I z mojej perspektywy różnica jest naprawdę kolosalna i nie chodzi tylko oczywiście o różnicę na twarzy, bo przez te 10 lat się postarzałem, ale chodzi o to, jak zmieniło się wszystko w mojej głowie. Tutaj jest fragment trzeciego filmu, który pojawił się na kanale. Nie zdecydowałem się wówczas wejść na grań Skór Alester w Szkocji z uwagi na zapadający zmrok, a wszystko przez mój brak doświadczenia i fatalne wówczas planowanie. W filmie numer 74 wchodzę na rysy zimą, w dobrym stylu, na pierwszego, wytyczając ślad. W filmie numer 10 nieporadnie i bardzo sztywno staram się wprowadzić Was w świat fotografii, a w filmie numer 93 objaśniam podstawy oświetlenia z dużo większą swobodą i erudycją. I nie chodzi o to, żeby łechtać swoje ego, ale lubię czasem sobie spojrzeć na postęp, który wydarzył się na przestrzeni tego czasu. Nie oznacza to oczywiście, że teraz jest już idealnie. Nadal widzę mnóstwo elementów, które można było zrobić lepiej, albo można nawet teraz zrobić lepiej. Niemniej jednak postęp wydaje mi się być bezdyskusyjny i mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. I całą tą wiedzę przez te 10 lat tak naprawdę zdobyłem samodzielnie, przy czym tutaj jest gwiazdka i już wyjaśniam, co mam na myśli mówiąc samodzielnie. Bo nigdy nie miałem żadnego kursu fotograficznego, nie mam również wykształcenia w tym kierunku. Głównie uczyłem się na bazie swoich własnych błędów, swoich własnych doświadczeń, dzięki garstce ludzi, a dokładnie dwóch, w tym miejscu pozdrawiam Tomka i Krzysia, oraz za pomocą w zasadzie internetu. Jest czymś dla mnie absolutnie niewiarygodnym, że dzięki losowym, anonimowym osobom, których nawet nie potrafię wymienić, nauczyłem się tak wiele i to tak naprawdę dzięki nim dzisiaj potrafię to, co potrafię. Mam wrażenie, że gdzieś nam umyka w powszechnej świadomości fakt, że internet to wielka biblioteka, gdzie w ogromie treści przeciętnych i niskiej jakości jest również sporo wartościowych materiałów. Zresztą w bibliotece jest podobnie. Na każdego Dostojewskiego czy Szekspira przypada przecież tysiące przeciętnych autorów. Ale dlaczego w ogóle o tym mówię? Otóż musicie wiedzieć, że w momencie, w którym stworzyłem ten kanał, to tak naprawdę nie miałem na niego żadnego konkretnego pomysłu. Traktowałem to bardziej jako odskocznie, jako sposób na spędzanie czasu. Zwyczajnie sprawiało mi to jakąś tam przyjemność, choć w toku ewolucji tego kanału myślę, że można zauważyć, że zaczęła kiełkować w mojej głowie pewna myśl i ten kanał delikatnie skręcał w kierunku szeroko pojętej edukacji, tak to nazwijmy, choć to dosyć duże słowo. I musiało minąć wiele lat, żeby dotarło do mnie, żeby ta kiełkująca myśl uderzyła mnie po prostu prosto w twarz. Być może to efekt starzenia się, nie wiem, ale dotarło do mnie, że najcenniejszą rzeczą, jaką możesz dać drugiemu człowiekowi, zaraz po ofiarowaniu mu swojego czasu, to wiedza. Widząc, jak moje życie zostało ukształtowane dzięki darmowemu dostępowi do wiedzy, po prostu nie mogę wyjść ze zdumienia. To, że dzisiaj kupuję chleb i zarabiam na życie fotografią, jest wynikiem tego, że nie wiem, 15 czy 20 lat temu jakaś losowa osoba wrzuciła poradnik z Photoshopa do sieci, a ja go znalazłem. Taki jest ciąg wydarzeń, taki jest efekt motyla. Ja jestem dzieciakiem lat 90. Moich rodziców nie było stać na kursy, na studia, na aparat nawet, bo mój pierwszy aparat dostałem tak naprawdę od mojej siostry. Więc jedyny sposób, w jaki mogłem się kształcić w zakresie, który mnie interesował, to był dostęp do internetu i dostęp tym samym do darmowej wiedzy. A ile mogło być, albo nadal jest takich osób jak ja, które są wyciągane z tego marazmu losowej pozycji społecznej tylko i wyłącznie dzięki temu, że ktoś poświęcił kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt godzin pracy na to, aby stworzyć jakiś poradnik i po prostu się nim podzielić. Wiem, że niesamowicie upraszczam. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że poradniki to tak naprawdę spuścizna wielu lat doświadczenia i ogromnego bagażu wiedzy. Sam je nagrywam, choć są bardzo podstawowe, to mimo wszystko je nagrywam i doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że to jest tak naprawdę duży produkt. Ale ostatecznie, skoro jestem już w tym miejscu, jakim jestem, skoro już posiadam tą wiedzę, jaką posiadam, to w tym momencie stworzenie tego poradnika to
Jeśli chcemy zadbać o naprawdę wysoką jakość merytoryczną, to będzie jedna lekcja zajmować nam około 40 godzin. Mówię o takiej lekcji fotograficznej. I mam na myśli tutaj jakby cały ten obszar tworzenia, czyli od pomysłu, koncepcji, scenariusza, przez nagrywanie, montaż, edycję i publikację. A jeśli jesteśmy bardziej swobodni, mamy dobry kontakt z ludźmi, to stworzenie takiego poradnika może zająć tak naprawdę jeszcze mniej czasu. Ale przyjmijmy, dla prostego rachunku, że ktoś poświęca 40 godzin, tworzy poradnik i wrzuca go w sieć, a w wyniku tego ktoś na drugim końcu świata, a być może nawet obok ciebie, zmienia swoje życie. Jestem chodzącym przykładem takiego efektu motyla. Całe moje życie zawodowe zostało w dużym stopniu ukształtowane właśnie dzięki darmowemu dostępowi do wiedzy i to właśnie dzięki temu dzisiaj jestem tu, gdzie jestem, czując ogromną wdzięczność do tych wszystkich osób, które tego mnie nauczyły, które tworzyły te poradniki, które poświęcały swój czas, robiły to całkowicie bezinteresownie i to brzmi dla mnie nawet smutno, że pozostają dla mnie anonimowe. Ja dzisiaj nie jestem w stanie sobie przypomnieć tych ludzi, dotrzeć do tego i tym bardziej jestem wdzięczny, że tak naprawdę ukształtowały mnie zawodowo osoby, których nawet nie znam. Zrobiły to całkowicie bezinteresownie. I w ten sposób dotarłem do myśli, że jeśli jest coś, co naprawdę warto w życiu robić i być może nie nazywałbym tego jeszcze sensem życia, ale na pewno warto się nad tym zastanowić, czy aby nie jest to dobry pomysł na jakiś tam właśnie sens życia, to na pewno warto dzielić się wiedzą. Szczególnie w dobie dzisiejszej technologii, gdzie wystarczy coś raz napisać, opowiedzieć, nagrać, czy wideo, czy tylko i wyłącznie swój głos w formie podcastu. Można to w zasadzie za darmo wrzucić na serwer YouTube'a czy gdziekolwiek. I tak naprawdę cały świat ma dostęp do tej wiedzy w cenie abonamentu, czyli w cenie pary butów. I coraz więcej ludzi tak naprawdę ma dostęp do internetu, także jest to działanie o wysokim stopniu takiego impaktu, takiego uderzenia. I co więcej, pokusiłbym się o takie stwierdzenie, że jest to coś, co naprawdę warto robić w ramach swoich wolnych przebiegów, kompletnie za darmo. Nie widzę jakiegoś wielkiego uzasadnienia do tego, aby brać za to pieniądze. I już wyjaśniam, co mam na myśli. Wiedza jest podstawą do rozwoju osobistego, zawodowego, ale tak naprawdę do rozwoju całej ludzkości. Tak więc w długiej perspektywie utrzymywanie wiedzy za barierą finansową szkodzi nam wszystkim. Tylko to się odbywa w długiej perspektywie, a niestety jako ludzie mamy tendencję do bardzo krótkowzrocznego spojrzenia i nie dostrzegamy benefitów właśnie długoterminowych. Myślę, że naprawdę wszyscy skorzystalibyśmy na tym, gdybyśmy przestali traktować się jak konkurencję, rywali i wrogów, a zaczęlibyśmy myśleć o sobie jak o mimo wszystko jakiejś dużej rodzinie. Zauważ, jak masz dzieci na przykład, to starasz się im tłumaczyć, jak działa świat, starasz się im pomagać w rozwoju. Przyjaciołom również staramy się na różne sposoby pomagać. A gdy przychodzi temat obcej osoby, to już traktujemy ją jak rywala z jakiegoś powodu. Tak jak gdyby przyjaciel nie mógł być naszym rywalem na rynku pracy, to dlaczego mimo wszystko decydujemy się mu pomóc? Jest w tym coś z mojej perspektywy dziwnego, że jednym osobom chętnie pomożemy, a innym osobom już niespecjalnie, co więcej, robimy wręcz na tym biznes. Więc to nie jest tak, że jestem jakimś orędownikiem świata, w którym wszystko jest absolutnie za darmo. Nie ma o tym mowy. Uważam, że praca jest u podstaw każdej cywilizacji i po prostu na wiele rzeczy trzeba sobie zasłużyć. Natomiast nie na wiedzę. Wizja świata, w którym jeśli ktoś chce się rozwijać, to ma taką możliwość, to wizja, pod którą mógłbym się podpisać. Uważam, że tak właśnie to powinno wyglądać. Dlatego postanowiłem stworzyć miejsce, które będzie miało dwa zadania. Inspirować, bo dużo łatwiej pokonuje się różne trudności na drodze, jeśli płonie w nas ogień, ale przede wszystkim edukować w zakresie szeroko pojętych sztuk wizualnych. Osobiście czuję się kompetentny w zakresie ogólnych podstaw fotografii, w zakresie zaawansowanej fotografii wnętrz oraz fotografii krajobrazu i już niebawem na moim kanale pojawią się filmy, poradniki dotyczące właśnie tego zakresu fotografii. Będą one absolutnie dostępne dla wszystkich, będą całkowicie za darmo, będą przedstawiać całą instrukcję tak naprawdę od A do Z. I jeśli ktoś po prostu zobaczy te filmy, to tak naprawdę nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby mógł zacząć zarabiać
zachwycać fotografią na życie. I nie chodzi mi tutaj o to, że wiecie, fotografia zaczyna się dopiero wtedy, kiedy ktoś nią zarabia. Bardziej chcę przez to powiedzieć, że w tych filmach nie będzie tajemnic. To nie będzie tak, że będę chciał coś zachować dla siebie, bo właśnie konkurencja. Wychodzę z założenia, że jesteśmy przyjaciółmi. Więc tam będzie wszystko, absolutnie wszystko, bez jakichkolwiek tajemnic. To będzie po prostu taki poradnik, jaki uważam, że powinien być. Zatem w najbliższym czasie spodziewajcie się komunikatów o różnych zmianach, nie wiem, logotypu, nazwy na kanale i różnych tego typu rzeczy, bo skoro chcę postawić taki silny akcent właśnie na ten element edukacyjny na swoim kanale, no to chcę też troszeczkę zmienić identyfikację wizualną, która będzie starała się nadążyć za nową misją tego kanału. To nadal będę ja, nadal będą się tu pojawiać sporadycznie różne filmy z gór czy tego typu rzeczy, no bo właśnie zależy mi na tym wątku inspiracyjnym, ale teraz będę wiedział, jaki jest cel ostateczny tego kanału. I w tym miejscu właśnie chciałbym też postawić kropkę po tym pierwszym, długim, w dużym stopniu improwizowanym rozdziale składającym się ze 106 filmów i przy okazji chciałbym wam wszystkim podziękować. Bo to tak naprawdę to jest niesamowita motywacja, kiedy tworzysz jakieś treści, wrzucasz je w sieć i jest jakiś odzew z drugiej strony, pojawia się jakieś słowo, nawet krytyczne, bo najważniejsze, myślę, że dla każdego twórcy jest to, aby to po prostu nie trafiało w pusty eter, więc bardzo dziękuję za każdy znak waszego istnienia, za każdy komentarz, za każdą łapkę w górę, za każde wszystko, a szczególnie oczywiście dziękuję wszystkim patronom, bo myślę, że to jest jasne dla wszystkich, że jak jest kasa, to jest po prostu łatwiej. Im więcej kasy, tym więcej możliwości. Tak naprawdę dołożyliście w ten sposób swojego potu, krwi i łez, własnej krwawicy, żeby ten projekt dobrnął do takiego momentu, do jakiego dobrnął. I mam nadzieję, tak szczerze powiedziawszy, że jesteście w jakiś sposób zaskoczeni i zadowoleni jednocześnie, że tak się ma teraz ciąg tych wydarzeń. Także jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. To była naprawdę niezła przygoda. Ale nadszedł czas na nowy, przemyślany rozdział i sam się zastanawiam, czy będzie on równie długi. I szczerze powiedziawszy, widzę dwa alternatywne zakończenia całej tej historii. Pierwsze, szczerze powiedziawszy, to chyba bardziej prawdopodobne, to doprowadzenie tego projektu do momentu, w którym wypuszczę wszystkie poradniki, które mam w głowie, w zakresie swoich kompetencji. One pojawią się właśnie na kanale, one pojawią się na stronie internetowej, również w formie pisanej, przynajmniej taką mam nadzieję. I wtedy będę zadowolony. Będę mógł zamknąć tę książkę, będę miał poczucie, że coś ciekawego po sobie zostawiłem, że ktoś może z tego skorzystać. I być może gdzieś tam w przyszłości będę starał się uzupełniać ten katalog wraz ze swoim rozwojem. Jeśli nauczę się czegoś nowego, czegoś wartościowego, to może stworzę kolejny poradnik, ale w tej chwili będę skupiał się tylko na tych trzech elementach, czyli podstawy fotografii, fotografia wnętrz i fotografia krajobrazu. I mam nadzieję, że po prostu komuś się to przyda, że tak jak ja te 15 czy 20 lat temu nauczyłem się bardzo dużo z internetu, tak samo te poradniki mogą być jakimś kołem zamachowym dla kogoś i być może ten ktoś górnolotnie teraz będzie, dzięki temu poprawi sobie życie. Drugie zakończenie dopuszcza przekroczenie jakichkolwiek oczekiwań, bo jeśli czegoś o życiu się nauczyłem, to na pewno tego, że warto mieć otwarty umysł. Więc w drugim zakończeniu, zakończeniu moich marzeń, to wyobrażam sobie to miejsce jako takie miejsce, w którym będzie można nauczyć się absolutnie wszystkiego w zakresie jak najszerszych sztuk wizualnych. Czyli nie tylko fotografii wnętrz czy krajobrazu, ale będzie można było się nauczyć fotografii produktowej, modowej, reporterskiej. Będzie można było nauczyć się, nie wiem, pisania scenariuszy, oświetlenia, udźwiękowienia. Po prostu absolutnie wszystkiego, co składa się na produkcję fotograficzną i produkcję filmową. W trakcie trwania tego projektu będę starał się zaprosić inne osoby do współpracy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że tak dużych rzeczy nie tworzy się w pojedynkę. Ja nawet nie mam tak naprawdę kompetencji do tego, żeby wypowiadać się o fotografii mody. Więc takich rzeczy nie robi się w pojedynkę. To wymaga zespołu. Dlatego no właśnie jest to czynnik bardzo wysoko nieprawdopodobne, ale kto wie. Dlatego przy okazji, jeśli czujesz, że możesz znaleźć tutaj swoje miejsce, że możesz w jakiś sposób mi pomóc, to daj mi znać, napisz maila, w opisie na pewno znajdziesz jakąś formę kontaktu do mnie. Nieważne, co potrafisz. To mogą być nawet takie teoretycznie rzeczy techniczne, na przykład, nie wiem, dobrze ogarniasz język angielski i chciałbyś przetłumaczyć te rzeczy na język angielski. Daj po prostu mi znać, jeśli masz jakikolwiek pomysł na to, jakbyś mógł dołożyć swoją cegiełkę do tego projektu. To
będzie to na pewno mile widziane, bo tak jak mówię, doskonale sobie zdaję sprawę, że tak dużych rzeczy nie robi się w pojedynkę. Więc to jest wizja marzeń, wysoce nieprawdopodobna, no ale ja lubię sobie pomarzyć. Tak więc czekajcie na nowe filmy. Kurs został wyraźnie wyznaczony, wyraźnie obrany, tak więc kolejna aktualizacja na temat przyszłości całego tego projektu pojawi się, gdy zobaczycie na tym kanale 9 skończonych filmów edukacyjnych, po których każdy, kto będzie tylko chciał, będzie mógł stać się fotografem. Cokolwiek to nie oznacza stać się fotografem, bo to jest tak naprawdę temat na kolejną wielką dyskusję. Także trzymajcie kciuki, myślę, że projekt jest ambitny i godny wysiłku, także życzcie mi powodzenia i do zobaczenia następnym razem. People were bracing for the end.